with all the elevators lately? I heard Kylo Ren destroyed the one over in D sector. If you ask me, who's ever in charge of this place should be transferred to Hoth. What? Hey, hey. Jakiś czas temu dotarła do nas informacja i to myślę bardzo istotna na temat Fallen Order, gry, która no, zbliża się, jej premiera się zbliża, najprawdopodobniej zobaczymy coś na Star Wars Celebration, jakiś trailer, pewnie trochę obrazków, może panel na temat tej gry cały będzie, no a gra ma mieć premierę pod koniec 2019 roku, tak gwoli przypomnienia. Natomiast ja przegapiłem pewną dosyć istotną informację, mianowicie słuchajcie, dostaliśmy informację od community managera elektronicznego Electronic Arts, na jakim silniku będzie działała właśnie ta gra, na jakim silniku graficznym. No bo oczywiście wszyscy byli absolutnie przekonani, że będzie działała na Frostbite. Skoro Electronic Arts zmusił nawet BioWare do tego, żeby BioWare używał Frostbite'a, co spowodowało trochę problemów przy okazji Mass Effecta Andromedy, który wyszedł jakiś czas temu. Myślę, że pewnie parę problemów przy okazji również Anthema od BioWare, który wyszedł zupełnie niedawno. No i wszyscy spodziewali się, że Fallen Order również będzie korzystał z silnika Frostbite, tak? Czyli tego opracowanego przez DICE silnika. Natomiast no, druga szansa jest taka, że no, będzie używał silnika Source, ponieważ Respawn Entertainment, czyli firma odpowiedzialna za właśnie Fallen Order, to jest firma, która zarówno w grach Titanfall, jak i w Apex Legend niedawno wydanym, używa silnika Source. Silnik Source to jest silnik, który między innymi napędza Counter-Strike'a, parę innych gier. No i jest to silnik dosyć leciwy, więc naprawdę Respawn Entertainment jest mistrzem tego silnika, bo potrafi zrobić na nim absolutne cuda. Zresztą zobaczcie, jak ładnie wygląda Apex Legends i jakie ma całkiem niezłe wymagania sprzętowe, więc no tutaj jest pełne szaleństwo. Ale słuchajcie, nie, Fallen Order nie będzie wykorzystywał ani Source, ani silnika Frostbite, będzie wykorzystywał silnik Unreal Engine 4. I to jest, słuchajcie, duża informacja, ponieważ no tak naprawdę Unreal Engine w tej chwili napędza te chyba większość najładniejszych gier, jakie wychodzi. Oczywiście ja wiem, że silnik graficzny i w ogóle wygląd gry to nie wszystko, no liczy się gameplay, liczy się, prawda, to jak ta gra będzie grywalna, czy ona będzie fajna. Natomiast no myślę, że graficznie nam tutaj Fallen Order nas wciśnie w fotel i tutaj oczywiście pierwsza rzecz, jaką należy sobie przypomnieć, to jest takie demo technologiczne. Ono się pojawiło przy okazji chyba zapowiedzi kart RTX, czyli tych, wiecie, ze śledzeniem promieni. Nie chcę tutaj wnikać w szczegóły techniczne. W każdym razie zrobiono taki kawałek jakby Gwiezdnych Wojen, kawałek inspirowany, nie wiem, epizodem 7 albo epizodem 8. Zresztą tutaj go wmontuję. Kawałek Gwiezdnych Wojen, oczywiście liczony w czasie rzeczywistym na kartach RTX i na Unreal Engine 4. I ten filmik wyglądał absolutnie rewelacyjnie, te odbicia na zbroi Fazmy, te odbicia na zbrojach szturmowców, no wyglądały naprawdę, czy wyglądają naprawdę rewelacyjnie. No i tutaj okazuje się, że no właśnie najnowsza gra, czy nadchodząca gra gwiezdnowojenna, czyli Fallen Order, również będzie wykorzystywała Unreal Engine 4. Oczywiście nie twierdzę, że ona będzie wykorzystywała śledzenie promieni, bo tego nie wiemy. Natomiast no wygląda na to, że Electronic Arts trochę zluzował i już tak nie ciśnie, żeby wszystkie firmy korzystały z Frostbite'a, czy wszystkie podległe mu firmy korzystały z Frostbite'a i dał tutaj pewien luz, aby firmy, które no, pracowały w takich silnikach, w jakich czują się pewnie. Może to jest tym spowodowane. W każdym razie informacja jest taka. Fallen Order będzie działał na Unreal Engine 4. I dla mnie jest to duża informacja. Nie wiem jak dla was. W każdym razie no, dla mnie jest to dosyć duża informacja i zupełnie ją przegapiłem, bo jest to informacja sprzed bodajże chyba półtora miesiąca, jak nie dwóch. No, w każdym razie gdzieś tam z początku lutego, z końca stycznia mniej więcej. Dla mnie jest to duża informacja, nie wiem czy dla was. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Co myślicie w ogóle o Fallen Order, czego oczekujecie po Fallen Order. No i oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subie i o dzwoneczku. Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć na Instagrama osusowego i żeby zajrzeć na stronę osus.pl. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Pa, pa.